fotograficzny program bez nazwy, Szymon Glonek i Rafał Wylegała, Sony Polska, Sony Akademii. Trochę zmian. Mieliśmy święto niedawno, był Dzień Edukacji Narodowej, to my w Akademii właśnie uczymy. Świętowałeś. No dobrze, świętowałeś, bo też miałeś trochę fajnych premier. Tak, bardzo fajne jest to, że Sony ostatnio tak w ogóle jak z rogu obfitości sypie premierami. To jest jedna z fajniejszych premier, piąta wersja RX-a 100. Mam go w pokrowcu od RX-a 2, widać, że gabaryty są te same. Natomiast zmian zaszło trochę w środku. On z zewnątrz wygląda jak czwórka, a w środku fajowe jest to, że mamy matrycę Exmor RS, znaną już z czwórki, natomiast mamy tutaj detekcję fazy w matrycy. Jest 425 pól detekcji fazy, rozłożone szeroko po kadrze i może ustawiać ostrość w 500 sekundy. Jest piekielnie szybki jak na kompakt. No i to, co łączy właściwie te trzy nowości, o których pewnie powiemy, to bardzo szybkie przetwarzanie danych. Ten aparat może robić zdjęcia, uwaga, teraz trzymajcie się mocno siedzeń, 24 klatki na sekundę w pełnej rozdzielczości ze śledzeniem ostrości i zmianami ekspozycji. Więc jak to napisał ktoś na jednym z portali, to jest, możecie nagrać 6 sekund 6K. Okej, okay, dobra. Jaka jest fizyczna wielkość matrycy? To jest matryca wielkości 1 cal, czyli to coś, co łączy wszystkie modele z serii RX100. Dobra, zoom optyczny? Zoom optyczny jest identyczny jak w czwórce i trójce, czyli mamy tutaj odpowiednik 24-70, 1.8 do 2.8 po przeliczeniu na pełną klatę. Czyli co, zmiany to jest ta detekcja? Detekcja fazy to jest zmiana, nowy, bardzo szybki procesor. Tu mamy coś, czego sam do końca jeszcze nie ogarnąłem, ale jest to w kwitach nazywane front-end LSI. To jest taki koprocesor i one razem kombinując, właśnie chyba dzięki temu mamy tak dużą prędkość, to jest pewien przełom. Ponieważ to rozwiązanie znajdziemy w tym aparacie, znajdziemy w 99 Mark II i A6500. One wszystkie te aparaty cechuje niezrównana szybkość pracy. Dobra. Premiera światowa w czwartek w ubiegłym tygodniu, czyli 13 października 2016. Kiedy wchodzi na rynek? O ile dobrze wiem, a to jest tak świeża nowość, że to może się zmienić, ale słyszałem o przełomie listopada-grudnia. Ceny jakieś już są? Cena europejska była podana na 1200 euro. Oczywiście też warto pamiętać, że on nie kasuje z rynku czwórki, tylko wszystkie cztery wersje poprzednie będą nadal sprzedawane. Aha, no dobrze, czyli zachęcamy do zapoznania się tych, którzy potrzebują. Właśnie to jest drugi kompakt dla profesjonalisty, czy pierwszy kompakt dla hobbysty? Jak wolisz. Jak wolisz, tu była przed chwilą taka pani, która mnie prawie wyściskała, że mogła go wziąć do ręki, popróbowała, powłączała i już wiedziała, co kupi, nie? Więc, a myślę, że to, sądząc po rozmowie, to nie był jej pierwszy aparat w życiu. Okej, okay, no dobrze, więc polecamy się przyglądać. Jak będą już produkcyjne wersje na rynku, to może potestujemy go sobie.